Siemanko, jestem Lucek, to jest Car Mechanic Simulator 2018. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry, z warsztatu Tomka. I pisaliście mi w komentarzach, żebym tego złomka przebudował całkowicie, czyli wymontował wszystko i zamontował wszystko od nowa, czyli całkowicie nowe części. Kasy mi raczej nie zabraknie, ale mówiliście, że jak się go właśnie zrobi na takie 100%, to wtedy no, będzie więcej kasy, tak? Ja tylko sobie sprawdzę, w jakim stanie są te, nawet nie wiadomo w jakim stanie są te części, bo chodzi mi o drzwi, tak? 79, czyli co, tak, w takim razie karoserię też będzie trzeba wymontować, całą, wszystko, lampy, grilla nie możemy wymontować, ale będzie to całkowita przeróbka samochodu. No, ej, patrzcie, tych błotników z tyłu też się nie da, da się fotele, dobrze. O. Nie tak, nie chciałem tak. Aha, tu mam na czerwono, tylko teraz mi się o, dobra, czekajcie, bo musimy... No. O, właśnie to. Hop! 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 Jak wszystko, to wszystko, no. Tryb normalny, Jezus. To naprawdę będzie totalny demontaż. No i kurczę, ale wiecie co? Ja sobie zostawię ten samochód do czasu, aż będę miał lakiernię, bo chcę sobie go pomalować na jakiś inny kolor. Jak się okazało w poprzednim odcinku, nie da się robić swapów silniku. Musi być ten silnik dedykowany. Aczkolwiek będzie można później tuningować auta, jak sobie odblokuję hamownię. Bo hamownia została niedawno dodana do Car Mechanica i odblokowuje się ją wraz z poziomem 30, także jeszcze trochę mam do wbijania, bo mam dopiero 13 poziom. Będziemy musieli część zleceń zrobić sobie na live'ach, bo jest ich trochę, ale tego złomka no, zostawimy sobie gdzieś tutaj na poboczu, może na parking go wyślemy, żeby nie stał i nie zagracał nam na obecną chwilę warsztatu. No, ale teraz dzisiaj zajmiemy się już taką jego renowacją od strony mechanicznej, od strony karoserii, czyli zamontujemy całą nową karoserię, nowe koła. Zobaczymy, ile uda nam się zrobić. Ogólnie wszystko nowe wymieniamy. Zobaczę, ile hajsu mi na to pójdzie. Miałem gdzieś około 250 chyba tysięcy dolarów, jak zaczynałem z nim robotę, czy 230 tysięcy dolarów. Także już 30 tysięcy wydałem, ale myślę, że naprawa jego się opłaci, bo później dużo hajsu z tej naprawy jest. Tak jak pamiętacie, naprawiałem poprzedniego złomka, to kasy dużo mi wpłynęło. No ale po kolei, tutaj najpierw zajmiemy się silnikiem, bo w poprzednim odcinku próbowałem tutaj dokończyć robotę z nim. No i mamy sobie do zainstalowania stopy. Pokrywy stopy, przepraszam. Pyk. I lecimy z tym, no bo co, trzeba dużo kręcić. Ale myślę, że jak my naprawiamy ten samochód, wymieniamy mu części, to też mi się moja postać jakoś upgrade'uje. W sensie zdobywa jakieś doświadczenie czy nowe poziomy. Mam nadzieję, że tak jest, że nie tylko wykonywanie zleceń, ale też i naprawianie samochodu. Jak skończę sobie ten samochód, no, poskładam go całego, to pójdziemy sobie na złomowisko i zobaczymy, co jest na złomowisku. Być może to auto oddeleguje na parking, gdzie będzie czekało na swój czas, aż do momentu, kiedy odblokuję sobie lakiernię i będę mógł malować samochody. Bardzo bym chciał, by jak najszybciej mi się to odblokowało, no ale 30 poziom, bardzo długo będę tu wbijał, bo no niestety tych poziomów się tutaj szybko nie wbija. I też jestem troszeczkę rozczarowany po poprzednim odcinku, że nie można tutaj montować całego silnika na tym, nie wiem jak to nazwać, jak to się nazywa, na tym żurawiu silnikowym, w sensie, że kupujemy sobie blok silnika i blok silnika przyczepiamy do tego żurawia i na żurawiu wszystko montujemy. Musimy najpierw blok silnika wsadzić do samochodu, potem wyjąć z samochodu blok silnika i dopiero na żurawiu. No to jest takie trochę dziwne, no ale dobrze, że w ogóle można robić to na żurawiu, nie? Jest to dużo prostsze, fajniejsze, myślę. Dużo, nie wiem, no przyjemniejsze to też na pewno. Dobrze. Gaźnik czterogardzielowy. Chodźmy sobie. Pyk.
Gaźnik czterogardzielowy. Gdzie będziemy musieli chyba kupić od chłodnicy rzeczy. Pokrywa jeden gaźnik. Tak, to będzie to. Pokrywa. I coś jeszcze chyba do tego będzie. Tak myślę, że to, ale to chyba to powinno być, nie? Okej. Mamy. Teraz... Czy to jest... A! Nie mam filtra. To jest okrągły jeden gaźnik. Wydawało mi się, że kupowałem, ale... A jest tutaj nawet, nie trzeba szukać. Czy coś jeszcze tu będziemy potrzebować? Chyba nie, bo tutaj są na dwa gaźniki. Czyk. No i fajnie, że tak powiem, górę już mamy. Teraz musimy kupić dźwignię zaworów i ich musimy kupić po dwie na jedną. Na jeden tłok. Na jeden cylinder. Czyli 16 sztuk. No, to nie jest jakieś tam super drogie. Nie wiem, czy tu po jedną śrubkę będziemy tylko instalować? Tak, po jedną śrubkę. No, ale trochę tego wkręcania mimo wszystko jest. No i świece będzie trzeba kupić. Ja tutaj wkręciłem jakieś dwie, ale one nie są 100%, to chyba 96% miały, a my chcemy wszystko na stówę zrobić. Taką kolekcjonerską wersję samochodu zrobimy, nie? No i tak nie uda się go teraz sprzedać, bo nie mam tej lakierni. No, ale myślę, że jakoś tam sobie zupgrade'uję mój garaż niedługo. No porobimy sobie część tych zleceń na live'ach, żeby to poszło. No bo to jest niemożliwe, żebym wszystko na odcinkach zrobił. Pamiętam, że grałem właśnie w Mechanika 15 i po jakimś czasie zaczęło mi się to po prostu nudzić. Ciągle robienie tych samych zadań w kółko. No nie oszukujmy się, po jakimś czasie się tam powtarzają, nie? Chyba muszę kupić pokrywy, ale... Typ A. Nie wiem dokładnie, która to będzie, zobaczmy. Typ A, dobrze. Musimy kupić dwie sztuki. Ostatnio wiem, że jakieś kupowałem pokrywy, ale to chyba nie te były. Przydałoby się też, żebyśmy mogli sobie te elementy silnika na przykład pomalować, bo niektóre te pokrywy mają kolor czerwony do tych silników V8, nie OHV, tylko tych zwykłych V8. No a tutaj mamy tylko jeden kolor. Można by było to pomalować na jakiś inny, tak żeby jak ktoś otworzył sobie maskę, powiedział wow. No i plus jest taki, że teraz mamy tor wyścigowy w Car Mechaniku i gdzieś te samochody rzeczywiście możemy przetestować nie tylko na torze testowym. I jakaś tam radocha z tej naprawy będzie, jak sobie naprawimy ten cały samochód. Zaraz sobie jeszcze tylko poinstalujemy. O, mamy teraz pokry... Świetnie! A tu mamy typ B. Okej. Okay. Kupiłem dwie takie same pokrywy. Dziwne, nie? Bo niby można by było po prostu ją odwrócić, ale tu chyba chodzi o ten korek. Z jednej strony jest korek, a z drugiej nie ma. No ale już dobra. Więc co mamy? Kurczę, no chyba udało się wszystko złożyć w środku, co trzeba. Mamy kolektor wydechowy. Zaraz sobie zainstalujemy świecę. Kurde, powiem wam, że chyba silnik mamy kompletny. Powiem szczerze, poszło to szybciej niż myślałem. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Ale, jak widać, nie jest źle. Pyk. Ok. Teraz... Wow, jak to się ładnie się świeci. Ten... No, wszystko jest takie nowiutkie w tym samochodzie. Znaczy, no, w tym silniku. Teraz musimy kupić sprzęgło. A, wydawało mi się, że kupowałem koło zamachowe. Koło zamachowe dla terrorystów. Pyk. Nie no, sprzęgło to już musiałem kupować. Nie wierzę, że nie mam sprzęgła. Sie, no to musimy kupić całe sprzęgło. Korzysko, docisk. No i chyba skrzynię biegów. Ale skrzynię biegów to już na 100% kupiłem. No nie ma opcji. I patrzcie, jak to się składa śmiesznie. Okej. Okay. A, no i... O, fajnie, naprawili to. Teraz nie... Można tutaj zamontować skrzyni biegów. A, jeszcze świece musimy tutaj domontować. I do świec chyba będą jeszcze jakieś przewody, nie?
musimy eś przez eś. Kupimy 8 sztuk i wymienimy te, które tam były nie na 100%, bo wszystko musi być na 100%. Okej. I montujemy. Były takie dwie świece, one nie miały. A zostawimy sobie na jakieś zlecenie jakiemuś tam Januszowi, wpierdzielimy. Świece nie do końca dobre, takie z odzysku. Oj, tam i tak się będzie cieszył, że samochód mu odpala, no. Janusze. No i zostały nam te. Mam 98%, nawet takie całkiem spoko, nie? I teraz przewody zapłonowe V8, muszę je dokupić. No mamy. Czy coś jeszcze będzie do tego? No chyba wszystko, co mamy tutaj do zrobienia. No bo to wchodzi w to. Rozrząd tam łańcuch, to wszystko było. No zostało nam tylko zalać ten silnik. Możemy już teraz zalać? Ciekawe. Nie, chyba dopiero jak włożymy do samochodu. Ok, teraz muszę zdjąć z żurawia. Wiecie co? Chyba założymy ten silnik od razu. Niech on sobie tu będzie. Wyjmij, zamontuj. Wszystko jest korek oleju, znak zapytania. The fuck? I bagnet, znak zapytania. Ok. Pierścienie tłokowe, znak zapytania. Co jest? Niby kondycja pod znakiem zapytania? Przecież tu wszystko było fantastycznie. Ja nie wiem. Coś tu nie gra. Lejemy olej śmierdzielowi i tyle. Koniec tematu. Ja już silnik mam skończony. Teraz weźmiemy sobie cały samochód na podnośnik. Zaczniemy tak po kolei. Zaczniemy od przodu. Weźmy sobie na któryś tam podnośnik. Zaczniemy od przodu, jeśli chodzi o zawieszenie. A później tył. Tak, bo tutaj nie tylko zawieszenie, ale zobaczcie też. Chłodnica jest do wymiany. Akumulator pewnie też jest bardzo dobry. No i jedziemy z koksem, czyli teraz zawieszenie, przeniesienie napędu, to wszystko będziemy musieli powymieniać. No hajsu jeszcze mam, tak naprawdę, zobaczcie, złożenie tego silnika, dokończenie tego silnika nie było jakieś super drogie. Wygląda on fantastycznie, taka perełka wśród całego tego zardzewiałego złomu, który otacza ten piękny silniczek. Dobrze, więc tak, akumulator musimy kupić. Akumulator, chłodnicę. Chłodnica typ C tu była. Serwo hamulcowe, bo to też nam brakuje. Pyk. Dobra. Serwo hamulcowe. No tutaj w tym nie musimy chyba uzupełniać płynu, nie? Hamulcowego, to już jest od razu uzupełnione jakby. No i tutaj amortyzator, to jest ten dwuwahaczowy, jaki on jest? Dwuwahaczowy, tak. Będziemy musieli to... Dobrze, bo ja tu nie montowałem wszystkiego, chciałem tylko, żeby on stanął na koła. I całe zawieszenie, przeniesienie napędu chyba będziemy mogli zrobić od... na podnośniku, od dołu, także nie powinno być problemu. Koła też sobie wymienimy, jakieś może nawet inne felgi fikuśne kupimy, zobaczymy zaraz, co to się stanie. Zaciski pokupujemy. Jeśli chodzi o te elementy, no tarcze, tarcze hamulcowe, to wszystko, no wszystko, tak, wymieniamy. Tak jak pisaliście w komentarzach. Wiele osób tak pisało właśnie pod ostatnim odcinkiem, więc tak trzeba będzie zrobić. Pyk. Łącznik. O, mogę stabilizować. Aha, bo tam chyba z drugiej strony łącznika nie było. Jezus. Wszystko jest takie... takie zardzewiałe. Okej. Okay. No i dobrze, mamy z tej strony... Ha, tu trzeba jeszcze ten tu... Właśnie. Teraz zobaczymy, czy ja nie będę musiał
silnika z powrotem wyciągać, bo przecież silnik stoi na tym, nie? Na tej powiedzmy ramie. Zaraz zobaczymy, co się stanie. Może nie będzie tak źle, ale najpierw i tak musimy ściągnąć tu koło, odczepić wszystko i cały przód załatwić i mieć to z głowy. Pokupujemy sobie trochę tych zacisków hamulcowych, klocków. Te tarcze wszystkie pokupujemy, żeby to szybciej szło. A i tak jestem zadowolony, bo teraz szybko się te śrubki odkręcają. Chociaż jeszcze można to przyspieszyć, później jakiś tam upgrade do Tomka wgrać. Zaślepka, nawet zaślepka była dobra, przepraszam. Piasta przednia. Zwrotnica typ C. Przykładnia. Można belkę. Belka poprzeczna E i musimy od niej zacząć. Belka poprzeczna E. Zwrotnica. Of. Jaka to była? Więc musimy zajrzeć w części. Dobra, zobaczmy. Typ C. Sztuk dwie. Raz łącznik. B czy A? Kuźwa. Zawsze to samo. Mam tu kilka tych łączników. Mam B. Aha, dobra, mam pokupowane, jest dobrze. Tego nie muszę. Końcówka. Końcówka, drążka. Kupujemy to. Drążek. Przekładnia, drążek. Co tam jeszcze? Wahacz. Po prostu chyba wahacz górny. I wahacz dolny, tam był chyba jakiś taki inny. Czy ten? Muszę zobaczyć. Dolne ramię wahacza to jest chyba to. Wahacz górny i dolne ramię wahacza. Dobrze. Czyli bym źle kupił. Jest tu. Sztuk dwie. Co tam jeszcze mamy? Końcówka to łącznik, stabilizator. Świetnie. Zwrotnica. Aha, ta osłona jeszcze. A to zaraz. Najpierw instalujemy to, co kupiłem. Te wszystkie tulejki powinienem mieć. No, czyli tutaj stabilizator B będzie. Pyk. Stabilizator B, dolne ramię. Dobrze sobie tych jak to się nazywa, przegubów pokupowałem trochę. A, widzicie, tu musimy amortyzator pokupować. Sprężyny do niego i chyba sprężyna przednia, no i będziemy musieli ten amortyzator połączyć, ale to za moment. Najpierw instalujemy to, co kupiłem. Już zawsze będzie tego mniej. Się można z tym pogubić, naprawdę. Bardzo ważne są te tu... O, skończyły mi się już tulejki. Dobra, pokupujemy sobie znowu 3000. Wystarczy. Nie, no bo to jest zawsze takie małe gówna. Dużo fajniej się to wszystko montuje, jak się to ma. Czasami potrzeba zamontować do jakiejś części od razu, albo oddzielnie. Często też trzeba je po prostu wymieniać w różnych innych samochodach. I tak od razu masz pokupowane, one są takie uniwersalne. I spoko, nie masz spokój.
Czasami po taką pierdółkę się nie opłaca nawet tabletu wyciągać. Tak, zobaczcie, jak się ma te części co trzeba, to instalacja idzie bardzo szybko, mimo że tych części jest bardzo dużo. I zobaczcie, taka tuleja gumowa, już tu idą dwie tulejki gumowa, nie? I tak samo pójdzie na dolny wahacz. Dolne ramię wahacza, przepraszam, to się jakś profesjonalnie nazywa w tej grze. No i musimy się zaraz zająć tym amortyzatorem. Ale patrzcie, już tak w sumie to zawieszenie tu jakoś wygląda. Więc łącznik stabilizatora, końcówkę tu drążka już mamy. No dobra, to kupujemy amortyzator dwuwahaczowy. Dwuwahaczowy, dwie sztuki, sprężyna. Też dwie sztuki, no i musimy je złożyć. Czyli musimy wyjść stąd. Tu będziemy mieli do złożenia. Aha, dobra, górne łożysko. Też dwie sztuki. Okej. Okay. To nam się tu składa. No jeszcze parę rzeczy mamy tu do roboty, ale z przodu już będziemy powoli kończyć. Bo wiadomo, jeszcze trzeba zrobić wulkanizację i... Właściwie to możemy już sobie kupić jakieś tam felgi. No, będziemy mieli tutaj dużo więcej mocy w tym samochodzie. Dajmy tu konkretną szerokość. Ilość dwie sztuki, bo to będą na tył. O, oh, yeah. Musimy kupić nowe felgi. Tu felgi kupimy fantastyczne. Więc osiemnastki. O, ta jest dobra. Bierzemy osiemnastki. Osadzenie damy sobie, żeby stawała trochę. 30. Ilość. No, damy 4 sztuki. Ła! Ale będzie siekiera z tego samochodu. To wam tylko mogę powiedzieć. No i kupimy jeszcze opony na przód. Tutaj damy sobie też takie. Damy osiemnastki. Szerokość już mniejsza. Kurwa, jaki tam był profil? Musimy taki sam mniej więcej profil wybrać. Żeby nie było jakiejś lipy później w tym sprzedaży, takie małe kółeczka. Więc tak, zawieszenie. Opona, to będą te chyba, nie? Tu mamy R50, to tam też musimy dać R50, tylko że będą węższe. Pyk. Osiemnastki. Szerokość 205 i 50. Sztuk dwie. Teraz dopiero będziemy montować tutaj fantastycznie. I tak, bierzemy... Kurde, ja już mam tych felg. Ale wiem, które to są które. I teraz robimy... To jest na tył. Pyk. To jest koło na tył, bo tu mamy 255 szerokości. Ale wielki kapor. Ja pierdzielę. Chyba trochę przesadziłem, nie? To będzie ta. Dobrze. Montujemy następne. Musi być to duże, to jest amerykański. Tu mamy też na tył, czyli mamy dwa koła już będą z tyłu. Ważne jest, żebym się później nie pomylił, bo i tak tego teraz nie będę montował. Tylko później, nie? Ale tak zrobimy chociaż sobie przymiarkę, jak to wygląda. Omen. To jest tak, to jest 250. Chyba trochę przesadziłem. Wow! Nie, mi się wydaje, że jest w porządku. Patrzcie na tego gościa. O kuźwa. O kuźwa. Nie, jest dobrze. Się mieści odpowiednio szeroki. Kurde, przecież my tu tyle mocy będziemy mieli teraz w tym samochodzie, że to szok. Że to szok. Nie? No tutaj też, to zobaczcie, koła są takie duże, fabryczne. Tylko, że myśmy dali teraz większy cal, nie? A profil był 70, teraz daliśmy profil 50, a wcześniej cal był po prostu bardzo duży. O, i mamy tutaj 55, 255, 50 profil. To jest
Prawie ta sama wielkość. No troszeczkę może są większe, ale niewiele, nie? No i samochodzik będzie fajnie wyglądał. Obniżmy go. Jak dla mnie będzie bomba. Elegancko. Jak ktoś przyjedzie, zobaczy, powie, o kurde, to jest moja nowa fura. Tak powie do nas. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.